Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony ja, MC, i oto przed wami cykl, który był na kanale wcześniej. Były dwa odcinki z niego dokładnie, z Flasha i ze Stunt GP, z tego co pamiętam. A dzisiaj pokażę wam grę, na której ja i, of all people, moja mama zjedliśmy zęby. Krótko mówiąc, jest to Dino Intruzi w ogrodzie. Jeżeli tego nie znacie, ta gra jest bardzo, bardzo stara. Od studia Novosoft, jak dobrze pamiętam, czy Novosoft. Jest to gra, gdzie po prostu Dino żył sobie spokojnie, było wszystko fajnie i najechali na planetę kosmici. Co ciekawe, tych kosmitów jest 4, w sensie są oczywiście klony i tak dalej, ale typów kosmitów są tylko 4. Także zobaczymy, jak to będzie. Pokażę wam trening, 3 poziomy i wprowadzenie 5 poziomów, żebyście zobaczyli ogólnie, jak ta gra wygląda. Jeżeli byście chcieli, żebym tą grę skończył do końca, pokażę wam wszystkie rozdziały, pierwszy, drugi i trzeci i ostatnią bitwę, bo tak się nazywa ostatni poziom. To dajcie znać, dokończymy tą grę na streamie czy w odcinkach, dajcie znać, w jakiej formie byście chcieli to zobaczyć. A my zaczynamy, panie i panowie, trening i pokażę wam, o co chodzi. Witaj, zacznijmy nasz trening. Tabliczki pomogą ci opanować zasady gry i pokonać wszystkie przeszkody. Wystarczy, że podejdziesz do tabliczki i naciśniesz klawisz użyj, domyślnie spacja, a na ekranie wyświetli się porada. A teraz proszę podejść do następnej tabliczki, to na pewno nie zbyt daleko. Stujemy strzałkami prawymi, wsadem nie możemy, z tego co pamiętam pod D mamy, pod D czy pod D dokładnie mamy tanie sobie możemy robić, jak widzicie. I spacją nie dość, że kopiemy, to jeszcze możemy właśnie używać tabliczki. I to jest fajne. Opanuj kierowanie naszym Dino, zauważ, że Dino nieustannie biega, więc nie można raczej narzekać na jego ospałość. Potrzebne poruszanie i omijanie przeszkód, strzałki mogą ci poruszać się we właściwym kierunku. Mamy tutaj właśnie, widzicie, strzałki, które pomagają nam poruszać się w dobrym kierunku. Możemy chodzić na skos, w każdym kierunku, w którym chcemy, to jest bardzo przydatne. Po lewej na dole mamy jego życie, po prawej na dole mamy tyle ilość kosmitów, które mamy aktualnie na mapie. Tych tabliczek nie potrzebujemy, ja wam to wszystko wytłumaczę. Teraz mamy bomby, które stawiamy lewym kontrolem, jak widzicie, i to są żółte, które wybuchają po jakimś czasie, po prostu to są bomby zegarowe. Także one pomogą nam się przedostać przez kosmitów, pokonać ich i właśnie przez ten, który jest, mamy zablokowany przed nami. Mamy właśnie furtki, płotki, możemy to wszystko rozwalić naszymi bombami. Ilość bomb mamy w, po lewej na dole, oczywiście jest ograniczona. No jak nie będziemy mieli bomb, to zostaje nasze kopnięcie, a tym za dużo nie zdziałamy. To może być potem problemem oczywiście. Mamy kolejne bomby, jakbyśmy chcieli. To jest pierwszy kosmita Żarłok. On jest bardzo prosty do pokonania. 3 kopy na niego starczą i on leży. I on ogólnie sam siebie nie jest niebezpieczny, ale w chmarze jest bardzo niebezpieczny. Jeżeli jest ich sporo, to jest problem, trzeba przyznać. Ale my kończymy 8 bomb na koncie i mamy portal, który nas przenosi do kolejnego poziomu. Bądź jak skończymy rozdział, to ten rozdział kończy i nas przenosi do kolejnego rozdziału. A jak skończymy grę, to nas przenosi chyba do pierwszego poziomu trzeciego rozdziału albo do menu. Nie pamiętam, dawno nie grałem. Ale ten portal aktywuje się tylko, jeżeli wszyscy kosmici będą martwi. Inaczej nie. Inaczej, no nie ma opcji. Dino nam macha, teleportuje się na kolejny poziom, gdzie on będzie na nas czekał. Zobaczcie powtórkę w ogóle naszą, co jest mega, mega fajne. Mało gier takie coś ma, trzeba przyznać. I odpalamy następny poziom, który jest poziom oczywiście średni. I w tym momencie, jak widzicie, Żarłok jest na wolności. Jest ich 3 i musimy sobie z nimi poradzić. O, i teraz on popełnił bardzo duży błąd, ponieważ ja tu wchodzę, stawiam bombę i uciekam. Jest po nim. Pięknie, rozwalił się prosto w bańki. Odpalamy kolejną furtkę. Na spokojnie. To jest ogólnie takie walkthrough, bo ja tą grę całą znam, także na spokojnie. I teraz tak, mieliśmy taką ćwiartkę jabłka. Jest ćwiartka jabłka, połówka jabłka, całe jabłko i ananas do jedzenia. Ćwiartka jabłka nam przywraca małą ilość życia, połowa jabłka średnia ilość życia, duże jabłko dużo ilość życia, a dla nas nieważne, jakbyśmy mieli życie, czy mamy 1% życia, czy 2 punkty życia, czy 3 punkty życia, zawsze nam 100% oddaje, także to jest bardzo, bardzo fajne. Skrzynki żelazne są niezniszczalne, także nie możemy nic z nimi zrobić. Genasys uczy potem, jak ogólnie tą skrzynkę rozwalimy, że w środku mogą być bomby i mogą wybuchnąć. I teraz tak, my sobie taktycznie damy bombę tutaj, żeby nam te bomby w skrzynce nie wybuchły. I widzicie, jakbym postawił skrzynkę tu, a bombę tuż obok niej, to by te bomby w środku wybuchły. Więc to nie byłoby zbyt przyjemnie. Mamy 14 bomb na koncie i mamy pierwszą naszą beczkę z prochem, których będzie bardzo, bardzo dużo. Jest to beczka kosmitów, nie nasza. Dajemy jej tutaj. No i zgadnijcie, co się stanie z nimi teraz. Wybuchną, krótko mówiąc.
i mamy wolną drogę i podnieśliśmy po drodze klucz, jak pamiętacie. Używamy go spacją na drzwiach, tam je otwiera. Elegancko możemy iść dalej. Tabliczka nam mówi, żebyśmy szukali teleportu gdzieś po lewo albo prawo. Teleport zawsze będzie po lewej stronie na tym poziomie, także nie musimy szukać. Escape. Kolejny poziom. I teraz mamy egzamin, panie i panowie. Teraz mamy jedną bombę na start i musimy właśnie się posłużyć naszym kopnięciem. Inaczej tego po prostu nie ugramy. I możemy się nauczyć właśnie timować, że mogę go kopnąć, a mnie nie zrani. O, widzicie? To trzeba się po prostu nauczyć, kiedy najlepiej jest go uderzyć, no nie? O, i teraz można biegać, jak widzicie. Spróbujmy go tutaj wziąć do siebie. No jest głupi, krótko mówiąc, jest bardzo głupi. O, i teraz go możemy załatwić pięknie, elegancko. Ja bym się tutaj obejrzenia, mamy ananasa, także nie musimy się martwić. Używamy naszego klucza i idziemy dalej. Cyk, cyk, i mamy nowe bomby, jak widzicie. To są bomby radiowe. I już wam tłumaczę, o co z nimi chodzi. Shiftem lewym przełączamy się między bombami. O, i odpaliły mi się klawisze trwałe. Uwielbiam klawisze trwałe, to są moje ulubione klawisze na całym świecie. I teraz tak, jak postawię bombę, to mogę być koło tej bomby ile chcę. Dopiero drugi raz jak kliknę Ctrl, wtedy wybuchnie. I one są bardzo fajne, można je od razu szybko aktywować, tak momentalnie pyk, 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 pyk i to jest super. Dostajemy oczywiście obrażenia od bomb, jak jesteśmy blisko nich. Ale hej, czasami trzeba poświęcić życie, żeby wygrać wojnę, krótko mówiąc. Dobra, mamy trzy żarłoki tutaj, widzicie, na wolności. O, dostałem obrażenia od bomby, ups. I pyk, gnoja, widzicie? Bardzo prosto. Rozprawimy się z nimi na szybko, nie będziemy się z nimi bawić. Nie mamy czasu na takie rzeczy. I pyk, po sprawie. Tyle ich było. Po sprawie. Lecimy teraz do portalu, który jest oczywiście tutaj po lewo. I to był nasz trening, to był cały nasz trening, tak idziemy właśnie do wprowadzenia przetestowania naszej umiejętności i czy damy sobie faktycznie radę z kosmitami, ale raczej powinniśmy sobie dać radę. Następny poziom jest to początek, jest 5 żarłoków, mamy 12 bomb żółtych na start i jak widzicie, no są na wolności i musimy sobie z nimi poradzić. Ojojoj, no trudno, użyję tej bomby tutaj, nie chciałem tutaj jej używać. No ale trudno, bo właśnie ten żarłok mi teraz stąd wyszedł, widzicie? To mi trochę nie leży tutaj w mojej kalkulacji, ale nie było źle. Użyjmy tej bomby, żeby tą beczkę rozwalić. Pyk, mamy kluczyk. I teraz tą beczkę dostaniemy sobie tutaj i rozwalimy tego żarłoka. Tu jeszcze jeden powinien być, o, tu mam dodatkowe bomby, nie zapomniałem w ogóle o tym. Dobra, i po sprawie, wszyscy rozwaleni. Prosto i wygodnie, 13 bomb na koncie, 100% życia. Legend go. Kolejny poziom, i to jest Sniper i Laser. I tu poznajemy pierwszego nowego kosmitę. Znaczy pierwszego, drugiego nowego kosmitę. Jest to Sniper, jak widzicie, który ma swój nieśmiertelny karabin, jak widzicie. I on patrzy w bok za nami. No i strzela do nas. I te jego strzały zadają dużo obrażeń, pokażę wam zresztą. No, 17 punktów obrażeń zadają nam te jego strzały. No i musimy zdobyć baterię do lasera, który tam jest. Kolejna nowa rzecz. O, wyszedłeś mi stąd. Niedobrze. Nie miałeś stąd wychodzić, typie. Jest po tobie. bateria będzie nam przydatna właśnie, żeby zasilać lasery. W sumie nic innego. Nie pamiętam, żeby coś innego zasilała bateria. No, po tobie jest. Pięknie, my się uleczymy. Pięknie. 7 punktów zawiadą mu uleczyła ćwiartka, także bardzo, bardzo, bardzo mało. No ale trudno się mówi. Czy pozwolisz mi przejść obok? Dziękuję, o co mi chodziło, jest po tobie. Super, mamy baterię, ten tego otworzyliśmy. I teraz będzie atak, charge, uciekamy stąd. Jest po nim, krótko na temat, pięknie. Mamy klucz, mamy baterię, wszyscy rozwaleni, możemy iść rozwalić pana snajpera naszym nieśmiertelnym laserem. Iść do portalu, który się właśnie aktywuje. Jak widzicie, aktywuje się tylko, kiedy każdy kosmita jest martwy. Kolejny poziom, w takim razie. To już jest trzeci czy drugi na prowadzeniu? Trzeci, okej. Sniper i Lustra, to po prostu Lustra się nazywa ten poziom, chyba Lustra po prostu. I ten poziom jest bardzo fajny, jak widzicie, mamy 4 snajperów zamkniętych totalnie. Mamy snajperów za żelaznymi bramkami, których nie można rozwalić. I mamy też snajperów za drewnianymi płotkami,
które można rozwalić jak najbardziej. Mamy snajperów, mamy też beczkę z prochem, trochę wiecie, co musimy zrobić. BUM! Mamy dwa rodzaje laserów, niebieski i taki pomarańczowo-czerwono-różowo coś, który niektóre się wyłączają tak mega szybko, a niektóre po prostu wyłączają się, potem długo nie są włączone, bo znowu się włączają, to są pomarańczowe, a niebieskie, jak widzicie, cały czas się palą i nie można tego zmienić w żaden sposób. Tylko można je zablokować, a tak to będą się palić cały czas. Nie można wyjąć baterii, nie można nic zrobić, po prostu cały czas trzeba być na posterunku z nimi. Poziom czwarty w takim razie. Atak snajpera i mamy moje ulubione bomby w całej grze. 6 snajperów, moje ulubione bomby. Mój sposób na ten poziom jest taki, że po prostu daję... Nie daję nic. Czekam, aż on tu podejdzie. Uwaga. Zdążyłem, okej, rozwaliłem go. Te bomby czerwone, jak widzicie, one sobie po prostu tak skaczą fajnie. I to jest fajne. I jeżeli kosmita będzie właśnie w tym miejscu, nie? Tu, gdzie ja teraz stoję. To bardzo szybko go rozwalimy i łatwo przy okazji. Ponieważ on będzie tak jakby między dwoma obiektami, czyli pole rażenia bomby jak wybuchnie będzie skumulowane w jednym miejscu, przez co będziemy mogli go rozwalić jedną bombą. Czy to jest zrozumiałe? Mam nadzieję. Musimy bomby sobie pozbierać, mamy na NASA jakbyśmy chcieli. Ale to w przyszłości jakbyśmy dostali faktycznie obrażenia. Na snajper tutaj sobie przeszedł, niekoniecznie mnie to rajcuje, ale możemy go kopnąć. Możemy uciec, zrobić tak. I nie dostać obrażeń po raz kolejny. Pięknie. Gdzieś tu był jeszcze jeden snajper. Tak. Ogólnie ten snajper wyszedł tutaj z dołu. Zawsze tutaj na dole jest ten snajper, a on teraz postanowił wyjść. Cholera wie czemu. No ale tak się stało. Dobra. Ty pójdziesz w lewo, zakładam. Tak, bo tu byłem wcześniej. Tak. Chodź stary. I jest po to, żeby dostałeś kopa wcześniej. I tu na górze powinien być ostatni kolega. Tak, trochę mu się poszło tam, ale to nie szkodzi. I po nim, pięknie. I mamy kolejny poziom z głowy i ostatni poziom to powinien być atak elektryka. Tak, atak snajpera, atak elektryka. I oto elektryk. Te bestie są bardzo niebezpieczne i inteligentne, a do tego uzbrojone w pistolety elektryczne wystrzeliwujące prawdziwe błyskawice. Ale czerwone bomby pomogą Dinowi wygrać. Oczywiście to jest gra dla dzieci, tak w 100%, także to jest mega cheesy. I tak, te skurczybyki są mega niebezpieczne, patrzcie. Zadają mega dużo obrażeń, będą też tak głoić, że póki się nie zabiją, no nie? Także trzeba z nimi bardzo uważać. Jest ich tu dwóch. Zobaczymy ich na szybko. Proszę bardzo. Jeszcze powinien być jeszcze jeden, nie wiem czy nie poszedł gdzieś na lewo przypadkiem. No i oczywiście jeszcze żarłoki do rozwalenia przy okazji. Nie zdążyłem go rozwalić. I jeszcze te skurczybyki niebieskie unikają bomb. To jest w ogóle niesamowite, mają dużo zdrowia. Chyba najwięcej ze każdego kosmity w tej grze, to mi się wydaje. Przynajmniej to mi się wydawało zawsze, nie wiem czy taka jest prawda czy nie. Ale okej. Są poziomy wszystkie, które chciałem wam pokazać właśnie w tym odcinku nostalgicznie. Dino i tutaj w ogrodzie, panie i panowie. Niesamowita gra. Prowadzenie przeszliśmy, zostały nam oczywiście rozdziały, które pokażę wam w momencie, w którym będziecie chcieli zobaczyć więcej z tej gry. I jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, żeby być na bieżąco. Komentujcie, udostępniajcie, wbijajcie na Discorda, link w opisie oczywiście. I cóż, trzymajcie się, cześć i pa, zapraszam was na kolejne odcinki nostalgicznie i na kolejne odcinki na tym kanale, trzymajcie się, pa.